samochód, do którego doszło w trakcie wesela w tureckim mieście Gaziantep, w pobliżu granicy z Syrią. Zamachowcem samobójcą, który wczoraj dokonał ataku, było 12-letnie dziecko. Poinformował dziś na konferencji prasowej w Stambule prezydent Turcji. Większość ofiar zamachu to Kurdowie. Rząd Niemiec będzie po raz pierwszy od końca zimnej wojny zachęcał obywateli do robienia zapasów żywności i wody pitnej, pozwalających przetrwać przez 10 dni w przypadku poważnego kryzysu. Propozycję obejmującą też stworzenie niezawodnego systemu alarmowego przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Był to skrót wydarzeń z kraju i ze świata. Ważniejsze problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Droga do serca Maryi. Redakcja naszego dziennika zawierzamy niepokalanemu sercu Maryi. Bóg pragnie naszego zawierzenia Matce Bożej. Oddaj się i ty. Śledztwo po in vitro. Pomyłka na szkle. Dramat w życiu dziecka. Prokuratura wznowiła śledztwo. Szczegóły w naszym dzienniku. Czy chleb jest zdrowy? Świeże pieczywo z supermarketu nas wzmocni czy zatruje? W naszym dzienniku szokujące informacje. Najważniejsza sprawa. Co mogą zmienić wybory w USA w kwestii obrony życia? Na to pytanie odpowiada w naszym dzienniku profesor Paul Kengor. Oddali życie za Polskę. Nasz dziennik zachęca do udziału w uroczystościach pogrzebowych Inki i Zagończyka i dołącza ich duże portrety. Był to przegląd codziennej prasy polskiej. Kochana Rodzino Radia Maryja, apostolska Rodzino Radia Maryja, ci wszyscy, którym zależy na przyszłości młodzieży, dzieci, kto myśli na rok do przodu, sieje zboże, przynajmniej na 10 lat sadzi las, daleko w przyszłość kształci i formuje dzieci i młodzież. Dlatego też widząc, jak mało w Polsce jest jeszcze szkół katolickich i uczelni, jak dużo jeszcze w uczelniach i szkołach lewactwa, sprytnie ukrytych pozostałości marksizmu i lewactwa w myśleniu, założyliśmy uczelnię, która mimo iż ma dopiero 15 lat, jest bardzo wysoko ceniona i wysoko notowana, a nawet wyróżniona przez organa kontrolujące uczelnie w Polsce, wyjątkowa w skali międzynarodowej. Tak, współpracuje z prawie 40 uniwersytetami świata i 33 w ramach Erasmusa. Jeśli chodzi o zatrudnienie po studiach, to według badań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kilkaset uczelni w Polsce nasza jest bardzo wysoko, bo na już 5. miejscu w Polsce. Nasi absolwenci pracują w różnych mediach, telewizjach, redakcjach, urzędach w Polsce i w Unii Europejskiej, ministerstwach, a nawet u prezydenta Polski. Mamy na bardzo wysokim poziomie dziennikarstwo, politologię, kulturoznawstwo z możliwością praktyk, można spokojnie powiedzieć, jak nigdzie. Praktyki dziennikarskie, takich praktyk nie ma na żadnej uczelni. Takich praktyk politologicznych nie wiem, gdzie są takie. Nawet w najwyższych urzędach i nie tylko w Polsce. Oczywiście trzeba się starać, trzeba chcieć być dobrym. W naszej uczelni, która ma zawołanie wiara, rozum, ojczyzna i wyjątkowa w skali międzynarodowej, mamy politologię o specjalnościach marketing polityczny, polityka międzynarodowa, polityka społeczna i ludnościowa, polityka społeczno-ekonomiczna, komunikacja i dziennikarstwo polityczne, bezpieczeństwo państwa i dyplomacja. To jest najnowsza specjalność.
bezpieczeństwo państwa i dyplomacja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, i tu kultura medialna, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy. Są studia kulturoznawstwo, kultura audiowizualna, turystyka kulturowa, techniki aktorskie i reżyseria. Jest informatyka i tu grafika komputerowa, techniki multimedialne. Są studia podyplomowe, marketing internetowy, dziennikarskie, rzecznik prasowy, fundusze unijne, pozyskiwanie i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne, bardzo poszukiwane, polityka ochrony środowiska, kompensacja przyrodnicza, ekologia i zarządzanie. Są różne kursy dokształcające, szkolenia specjalistyczne. Możecie to Państwo zobaczyć na portalu uczelni www.wsksim.edu.pl. To są tylko niektóre propozycje. My dziękujemy Wam, rodzinie Radia Maria, za współpracę na wymagającym polu kształtowania pięknej przyszłości młodzieży, dzieci, Waszych dzieci, Waszych wnuków, a przez to i naszej ojczyzny. Informacje jeszcze raz przypominam na stronie www.wsksim.edu.pl i telefonicznie od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, 56 610 7200. Powtarzam, 56 610 7200. Jeszcze raz, Bóg zapłać za współpracę wszystkim, którym zależy na pięknej przyszłości Waszych dzieci, Waszych wnuków i na naszej ojczyźnie. Północ, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. To już poniedziałek, następny dzień, 22 sierpnia. Rozpocznijmy
ten nowy dzień znakiem Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A teraz prośmy Marię, aby była naszą Matką i Królową, przewodniczką w tym nowym dniu, tym darze od Pana Boga, który mamy wypełnić dobrymi czynami. Kochani, wszyscy wiemy, że jaka rodzina, taka przyszłość poszczególnych ludzi i narodów. Zależy nam bardzo na dobrych, kochających się, trwałych i świętych rodzinach. Dlatego też modlimy się i pielgrzymujemy do świętego Józefa w Kaliszu. Zapraszamy w pierwszy czwartek 1 września już na 11. ogólnopolską pielgrzymkę do świętego Józefa Kaliskiego za nasze rodziny, o dobre przyszłe rodziny naszej młodzieży. Organizujmy tę pielgrzymkę wszędzie, w wioskach i miastach. Zapraszajmy także, a może szczególnie tych, którzy jeszcze nie byli u świętego Józefa Kaliskiego. Nasza modlitwa rozpocznie się o godzinie 17, ale przybądźmy wcześniej, by klęknąć i samemu modlić się przed cudownym obrazem świętego Józefa. To tyle odnośnie pielgrzymki do świętego Józefa 1 września. A w pierwszą sobotę, 3 września, jak co roku dziękczynienie w rodzinie w Toruniu, przy tak zwanym porcie drzewnym, tuż przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II i przy kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Od godziny 11 czynne będzie miasteczko medyczne przy akademikach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Możliwość badań onkologicznych dla kobiet, mamobus, dla mężczyzn, badania na tętniaka jamy brzusznej. Badania kardiologiczne i diabetologiczne. Będą też wykłady w auli naszej uczelni na temat zdrowia. Dziękujemy ofiarnej i bezinteresownej służbie zdrowia. Uwaga! Od godziny 12, a nie tak jak zapowiadałem, od godziny 10, od godziny 12 koncerty. Godzina 15, koronka do Miłosierdzia Bożego, 15:30. Msza Święta pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity Leszka Sławoja Głudzia. Ksiądz arcybiskup wygłosi też homilię. Po mszy świętej, a później koncercie, różaniec, bo to jest przecież pierwsza sobota miesiąca. I tego dnia rozpoczynamy nowennę, taką nowennę 9 miesięcy przed stuleciem objawień Matki Bożej w Fatimie.
Około godziny 19 będzie piękne widowisko Ortus Polonie, narodziny, początki Polski, koncert, widowisko reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Na tym koncercie trzeba być. Będzie już ciemniej, będzie piękny nastrój. Będzie to najpiękniejsze przeżycie. Zakończymy wszystko apelem jasnogórskim od godziny 21. W czasie dziękczynienia w rodzinie oczywiście będzie też coś do zjedzenia, może z grilla, posiłki można w akademikach też mieć. Będą stoiska z produktami ekologicznymi i innymi artykułami. Będzie też coś dla intelektu, od dzieci do dorosłych. Dlatego i Fundacja Nasza Przyszłość. Z ciekawymi książkami, płytami, muzyką, filmami. Bądźmy apostołami. Dajmy komuś książkę do ręki. Przedziwna sprawa. Mówimy Jan Paweł II, kochamy go. A gdy tak pytamy pielgrzymów, to na przykład na 50 osób pielgrzymka pytamy, kto ma jakąś książkę o Janie Pawle II w domu, to jeżeli zgłosi się 5 osób, to dobrze. Spróbujmy i o tym pomyśleć. Zgłoszenia, informacje u ojca Piotra Detlafa, który jest odpowiedzialny za to wydarzenie. Zgłoszenia na przykład stoisk z różnymi artykułami też do ojca Piotra Detlafa. Podaję jego adres o.piotr.detlaf@tv-trwam.pl. Jeszcze raz powtarzam adres o.piotr.detlaf@tv-trwam.pl. Bardzo dziękujemy za współpracę, za pomoc i zapraszamy serdecznie. Pielgrzymka do Kalisza i dziękczynienie w rodzinie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. 8 minut po północy, to już poniedziałek, 22 dzień miesiąca sierpień. Rozpoczęliśmy go w imię Boże i od pierwszych aktualności bardzo aktualnych ogłoszenia ojca dyrektora przy mikrofonie ojciec Zdzisław Klawka. Bardzo serdecznie pragnę przywitać wszystkich słuchaczy Radia Maryja o tej porze nocnej, nas słuchających. Cieszymy się bardzo, że pragniecie być w tej rodzinie Radia Maryja, w tej rodzinie Polaków kochających Pana Boga, Kościół, naszą ojczyznę, w której wzrastamy, w której chwalimy Pana Boga. Ten dzisiejszy nowy dzień to dzień, w którym w Kościele wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Królową. Do niebios królowej zasyłał lud chrześcijański korne modły i zbożne pienia już od pierwszych wieków chrześcijaństwa i nigdy go nie zawodziła nadzieja pokładana w Matce Boskiego Króla Jezusa Chrystusa i nigdy w nim wiara nie osłabła, że Boga Rodzica Dziewica Maryja włada po macierzyńsku całym tu światem, jak w szczęśliwości niebieskiej dzierży koronę królowej chwały. Tymi słowy w 1954 roku papież Pius XII rozpoczął encyklikę Ad Celi Reginam, ustanawiając tym samym święto Najświętszej Marii Panny Królowej i wyznając wiarę Kościoła w prawdę o ukoronowaniu Maryi na Panią Nieba i Ziemi. Prawda o królewskiej jej godności ma podstawy w Piśmie Świętym i w tradycji, chociaż jest od najdawniejszych czasów spontanicznie przeżywana przez wiernych. Już od Soboru Efeskiego przedstawiono Boga Rodzicę na królewskim tronie i z królewskimi insygniami w diademie, otoczoną orszakiem aniołów i świętych niebian, jako że panuje ona nie tylko nad siłami natury, ale i nad niecnymi zakusami szatana. Królewska godność Matki Bożej opiera się na łączności z Chrystusem Królem przez macierzyństwo Boże. Jest królową, bo jest Matką Boga i współdziała z Chrystusem w dziele odkupienia. Ona, podobnie jak Chrystus i w łączności z Chrystusem, przyczyniła się do obalenia królestwa szatana przez uwolnienie ludzkości od grzechu. Za świętym Germanem z Konstantynopola każdy z nas może zawołać
z prawdziwą radością powiem, choć odeszłaś, nie oddzieliłaś się od chrześcijan, nie usunęłaś się. Ty, która jesteś życiem i skazitelności, z tego skazitelnego świata, ale przychodzisz do tych, którzy cię wzywają. Znajdują cię, którzy cię wiernie szukają. Nie przeszkadzaj! Być może Basia jest w stanie potwierdzić, że... Natomiast pomysł jest tego typu, że zamierzamy... komputerowej będziemy robić druki 3D i z druków 3D będziemy opracowywać zakres, marginesy, cięcia, tak żeby usunąć w całości nowotwór, natomiast w jego miejsce wstawiać implanty z biomateriałów, które będą wysycone na przykład chemioterapeutykiem. Cudowny, czyli, to jest w ogóle fantastyczny pomysł. Czyli rozmawiamy pomysł. O chemii miejscowej z pominięciem prawdopodobnie chemii ogólnej. Także zobaczymy, jak to będzie, trzymam kciuki. No i miejmy nadzieję, że wszystko uda się zrealizować pomyślnie. Ja będę trzymać kciuki i jak się uda w żuchwie, to pójdzie i szczęka, jestem o tym przekonana. Oczywiście pacjentów ortopedycznych. Oczywiście pacjentów ortopedycznych też będziemy kwalifikować do projektu. Ja będę zajmowała się z doktorem Gaworem z Krakowa tą częścią poświęconą chirurgii szczękowo-twarzowej. Natomiast sam pomysłodawca, doktor Igor Bisenik, będzie zajmował się kwestią ortopedii. Fantastyczne. Jest to o tyle również świetne, że jak na razie przynajmniej część tego projektu będzie refundowana z tego granta, w związku z czym, bo każdy mówi o rany, ale ile to będzie kosztowało, prawda? Mm-hmm. Natomiast będzie można uratować z całą pewnością sporą grupę psów przed paskudnym losem, bo są to bardzo, bardzo nie tylko takie inwazyjne nowotwory, ale przy okazji miejsce, w którym są się znajdują, jest bardzo uciążliwe dla pacjenta. Co to chodzi? Pacjenta. Nam zależy, żeby też jakby usprawnić późniejsze, prawda, życie, poprawić komfort, usprawnić ten aparat rzucia, żeby to życie było po prostu komfortowe i nie było tych efektów po zabiegu wszystkich. Bardzo się cieszę, ale czy może pani przybliżyć słuchaczom, tak oczywiście, żeby zrozumieli, na czym polega to usunięcie tej chorej części i wstawienie tego implantu nasączonego, to może złe słowo, ale w każdym razie cały czas wydzielającego substancję aktywną, jeśli chodzi o niszczenie nowotworu. Bo nie wszyscy wiedzą, że na drukarce można już wydrukować i protezę, więc jak to będzie, będzie, proszę powiedzieć? Czyli mamy wydrukowaną czaszkę 3D. Mm-hmm. Oczywiście mówię o czaszce, ponieważ zajmuję się tą częścią, więc będę coś mówił o czaszce. Nie, mówimy o zębach. Dzisiaj mówimy o zębach, tak jest. Więc mamy wydrukowaną czaszkę z jakiegoś tworzywa sztucznego. Na podstawie tej wydrukowanej czaszki ustalamy zakres cięcia, taki, żeby cięcie, usunięcie i resekcja tego zmienionego nowotworowo miejsca było w całości, prawda? Więc usuwamy taki fragment. Taki fragment możemy wysłać do Politechniki, gdzie będzie odlany fragment z biomateriału, który jest kompatybilny z naszymi tkankami, wchłania się, nie ma odczynów. I taki implant gotowy, wydrukowany z biomateriału, wysycamy czym chcemy tak naprawdę. Może być to chemia, może być to osocze bogatokomórkowe. Co nam się tylko zamarzy i co będzie w stanie jak najbardziej pomóc pacjentowi. I później taki implant śródoperacyjnie, czyli my usuwamy i od razu wstawiamy. Gotowy, i od razu, tak, i od tak razu wstawiamy. Serca, tak jest. Państwa. Czyli usuwamy zmieniony nowotworowo fragment i wstawiamy nasz biomateriał, który został wcześniej przygotowany i mocujemy go na specjalnych płytkach tytanowych. Fantastycznie. Cała sztuka w tym, żeby dokładnie ocenić, ile tkanki zajętej nowotworem, znaczy całą, żeby dokładnie zlokalizować. Mm-hmm. Bo to też jest wielka sztuka. Bardzo często jest tak, że wydaje się nam, że to już jest z dużym marginesem usunięta zmiana. Tymczasem wcale tak nie jest, więc takie zagrożenie istnieje zawsze, proszę Państwa. Mm-hmm. Natomiast ponieważ materiał wszczepiony będzie wysycony lekiem, którego zadaniem będzie nie tylko gojenie, ale niszczenie nowotworu, więc nawet jeśli tam troszkę zostanie, a będzie on wysycony jakimś cytostatykiem, to można liczyć na to, że
będzie to skuteczne. Jasne. I tutaj też dużo będzie nam mówiła na pewno histopatologia pobranego materiału, bo to oczywiście oddajemy do badania i wtedy histopatolog nam ocenia, czy cięcie rzeczywiście było w granicach zdrowych tkanek, czy też może pozostały jakieś elementy zmienione nowotworowo z obecnością komórek nowotworowych. No i wtedy oczywiście dobieramy jeszcze indywidualny tok leczenia. Wiadomo, no, być może sam implant nie wystarczy, wtedy możemy próbować posiłkować się jeszcze chemią ogólną, jeżeli wiemy, że gdzieś to jest to ryzyko, prawda, że doszło do cięcia w niezbyt czystych marginesach. Także tutaj mamy wiele możliwości i no i trzeba. No dobrze, ale to mamy i będziemy. A już coś takiego robiliśmy? Coś takiego, generalnie w Stanach Zjednoczonych są pomysły, realizuje się je, robi się rekonstrukcję, ale nie jest to rekonstrukcja, gdzie używa się tych druków, czyli nie drukuje się tego fragmentu takim jak lustrzanego odbicia. Tak, tak. Nie ma lustrzanego odbicia, czyli jak usuwamy fragment żuchwy, to nie jest drukowany biomateriał jako lustrzane odbicie, tylko są to po prostu biomateriały, które się doczepia i to mają być biomateriały, które stymulują wzrost kości. Nikt na razie jeszcze nie myślał o tym, żeby drukować takich implantów w formie lustrzanego odbicia, które jeszcze do tego będą wysycone czymś. Jak byłam teraz na konferencji w Irlandii i padło pytanie z tej strony, czy pracują nad czymś takim, czy drukowali właśnie 3D implanty, lustrzane odbicie usuniętego fragmentu, powiedzieli, że to jest daleka przyszłość i że na razie nie ma co w ogóle o to pytać. Także miejmy nadzieję, że będziemy pierwsi i wszystko. Ale myśmy pierwsi też zrobili protezę drukowaną przecież, prawda? Właśnie drukowaną w drukarce. Więc myślę, że Polacy jednak mają pomysły znakomite i potrafią je realizować, jeżeli troszkę im pomóc. I to świetnie, że tak jest. Tylko chodziło mi o to, czy już kiedy choć jeden tego typu zabieg był robiony tu u nas, na przykład przed panią. Nie. Będzie to zupełnie. A na kiedy się planuje ten pierwszy zabieg? No będziemy planować ją jesienią, także przygotowania trwają, kwalifikacja pacjentów też już się odbywa. Czy macie już pacjentów wytypowanych na początek? Przy czym mieliśmy oczywiście jednego pacjenta, przy czym jakby przez to, że proces cały czas trwa, no tutaj musieliśmy, wszystko co jest w jamie ustnej, to jest niestety niesamowita dynamika. Tutaj nie można zbyt długo czekać, więc pacjenci, którzy wstępnie zostali zakwalifikowani do projektu, no zostali zoperowani klasyczną metodą. Z racji tego, że sprawa czasowo się troszeczkę rozrastała, niemniej jednak no, czas na wagę złota i pacjenta trzeba było przekierować jednak na taki klasyczny zabieg bez rekonstrukcji usuniętego fragmentu. Natomiast no, jest kilka kolejnych, które będą odsyłane na tomografię komputerową, będziemy drukować czaszki, będziemy ustalać, tak jak mówiłam wcześniej, zakres cięcia, drukować implanty, no i je wszczepiać. Jest to, powiem teraz o czymś, tak szybko powiem, bo czas nam się kończy. Proszę Państwa, to się zaczyna teraz u zwierząt. Oczywiście, jeżeli to pójdzie dobrze, będzie to wdrożone w medycynę ludzką. Tylko tak mi zawsze smutno, że to musimy zacząć od zwierząt, bo jak im się stanie, to nic się nie stanie, a jak nam, to prawda, bo ważne. Myślę, że przyjdzie taki czas, że będziemy tak samo cenni jak i one, albo one tak samo cenne jak my. Robimy teraz maleńką przerwę. To jest powtórka. Trudny moment dla przedszkoli, prawda? No, trudny moment dla przedszkoli, dla rodziców, no i dla dzieci pewnie też. Reporterzy. Na podstawie tamtej ustawy, którą wy nazywacie niekonstytucyjną, zostali wybrani członkowie Trybunału. Ale ta ustawa jest niekonstytucyjna to i przeto dokonali. Nie trzeba wybitnej wiedzy prawniczej, żeby stwierdzić. Reporterzy. Macie się w czym umyć? Ze studni wodę. Ze studni, bo tej nawet szkoda, co rozwożą. Ciężko jest, ciężko. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy @tok.fm, aby zrozumieć. To jest powtórka. Zapraszam i mówię, że my wierzymy, tylko chcemy, żebyście Państwo uwierzyli. Przypomnę numer telefonu 22 44 44 044. Czekamy już na telefony. Pani doktor Emilia Klim i ja, Dorota Sumińska. Jest z nami pani Beata z Krakowa. Dzień dobry, pani Beato. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor i dzień dobry, pani gość. Pani doktor. Pani doktor. Dzień dobry, pani doktor. Tylko jestem trochę zdenerwowana. To proszę się nie denerwować. Tak.
Zwłaszcza, że nie pierwszy raz dzwonię. Pani doktor, a na początku chciałam tylko się pochwalić, tak, żeby też zapropagować, że od pani apelu, to było mniej więcej chyba gdzieś nawet około 2 lat, z mojego konta jest, wydam dyspozycję i co miesiąc 25 zł na fundację. Ściskam panią z całej siły, naprawdę bardzo dziękuję i pani Beato. Każdemu nie boli, nie widać, a pieniądze. Cudownie, cudownie, naprawdę, gdyby ludzie to zrozumieli, to wykastrowalibyśmy w tempie błyskawicy te wszystkie nieszczęścia, to wszystko, co się dzieje i przybywa tego, i przybywa tego. Także dzięki, wielkie dzięki w imieniu wszystkich polskich psów. Pani doktor, ale mam pytanie takie ogólne, ponieważ moja siostra dokarmia kotki, dwa kotki, które mieszkają, mają zrobione budki, które im zrobiła z kartonu, ocieplane, styropianem, foliowane i tak dalej. To jest tak troszkę przy drodze, ale w takich chaszczach, tam mają dużo terenów zielonych. I one są dwa kotki, one są kastrowane, bo pewna pani, która od czasu do czasu też je tam dokarmiała, nie powiadomiła i po prostu wyłapała te kotki, wykastrowała i, no powiem po prostu głupio, zrobiła i wypuściła je, kiedy były jeszcze bardzo małe. No ale i nie powinna ich kastrować, jak były bardzo małe. No ale to już nie wiem właściwie i jak, w jakim wieku one były. Ale to już było, ale i patrzeć, o co chodzi teraz. Na tyle małe, że można było je wtedy bez problemu oswoić. Aha. A teraz tak. Nie, teraz ich proszę nie. Naprawdę, koty wolnożyjące są potrzebne i one są one są szczęśliwe, jeżeli mają siebie jeszcze na nawzajem. Pani doktor, no ja rozumiem, jakie jest pani zdanie, bo słucham pani w każdą niedzielę, tylko problem jest taki, że to jest trochę oddalone od siostra, tam mąż ją dowozi samochodem codziennie wieczorem. Pani Beato, można znaleźć dobre miejsce, bezpieczne miejsce i je przenieść. Ja znam kilka takich przypadków, gdzie osoba, która się zajmowała kotami wolnożyjącymi, musiała się przeprowadzić. Była zrobiona cała akcja, tam było więcej tych kotów. Wyłapała wszystkie, przedtem im przygotowała odpowiednie miejsce tam, gdzie się przeprowadziła. Wyłapała te koty i one się doskonale zaaklimatyzowały w tych nowych miejscach. No, można to zrobić. Pani doktor, my też mamy takie doświadczenie, ja nawet w tej sprawie dzwoniłam, no właśnie, pani doktor, bo mamy u rodziców piwnicę, która ma. No to w ogóle bomba, cudownie, ale na pewno piwnica lepsza. Mamy kiedyś siostra wzięła właśnie z fundacji taką dziką koteczkę i myśmy ją tam trzymały nawet, ja dzwoniłam, bośmy ją zamknęły, żeby ona się właśnie przyzwyczaiła, bo ja musiałam wchodzić do tej piwnicy, żeby nie uciekała, więc zamknęliśmy to okienko. I przez miesiąc tam byłam, ja tam oczywiście wszystko... Ale była sama. Półeczki, schronienie i przez miesiąc po prostu wchodziłam codziennie, dawałyśmy jedzenie i nie dotykałyśmy, tylko czasem patrzyłam na nią i po miesiącu po prostu otworzyliśmy to okno i kotki przez pół roku nie było, teraz przychodzi jakiś kotek, widzi pani? Ale trudno powiedzieć, czy to ten, czy to inny. To też każdy jest inny. W momencie, jeżeli to jest rodzeństwo, to są dwa kocurki rodzeństwo, zżyte ze sobą, jak mają siebie, to jest zupełnie inna sytuacja. Więc naprawdę piwnica jest zawsze lepsza niż pudełka. No bo jest zawsze lepsza. Tam po prostu przenieść do piwnicy, przenieść do piwnicy, nie narzucać się im absolutnie i stawiać tam jedzenie, też starać się jak najwięcej zostawić im spokoju. Stawiać jedzenie, nie wtrącać się w ich sprawy. To wiem. A zamknąć to okienko przez jakiś czas. Pani, myślę, że na początku lepiej jednak zamknąć, dlatego że jeden może być jakiś bardziej płochliwy, potem tak, się będzie bał wrócić. No, jest odważniejszy. Więc dlatego na początku ja bym zamknęła to okienko na jakiś czas, ale też nie narzucała im się tam, żeby one się nie bały. Nie, tylko wchodzić, jedzenie nawet podawać. Jak najmniej wchodzić, wsuwać jedzenie i się usuwać, żeby i dobre jedzenie, dużo jedzenia, żeby one się tam jakieś poduchy im zrobić, żeby dla nich to było komfortowe miejsce, a po jakimś czasie otworzyć to okienko, żeby mogły wychodzić. I na pewno w piwnicy będzie im lepiej niż w kartonowych pudełkach, no nie mam wątpliwości. No tak, no i tam są, są pola, bo siostra mówi, że tam raj mają, bo są pola, tam tym jakieś bardziej, trawniki, ale po pierwsze, no właśnie, a niech, nie daj Boże, co siostra nie
Nie, no ja rozumiem, domagać, niech się coś stanie, nie będzie mogła pojechać. Samochód się popsuje one po prostu. No codziennie jednak wyczekują tam i... Więc tak zrobić, proszę. A o oswojeniu, no to właśnie bałyśmy się, że... Nie robić tego na siłę. Nie robić tego na siłę. To jest straszne przeżycie dla tych kotów, naprawdę. Naprawdę, jeżeli im pomagać, a nie przeszkadzać, to te koty są szczęśliwe, więc proszę tego nie robić. Dobrze? Dobrze. Super. Pozdrawiam serdecznie pani Beato. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tą wpłatę. Jest z nami pani Sława z Wrocławia. Dzień dobry pani Sławo. Dzień dobry, witam panie, witam panią doktor. Witamy i my. Doktor, mam taką troszkę, to żal. Chyba poprzednie albo dwa tygodnie temu, ponieważ regularnie słucham pani audycji, powiedziała pani, że każdy może, tylko nie chce. Nie, powiedziałam prawie każdy. Pani Sławo, nie słucha mnie pani dokładnie. Prawie każdy. Powiedziałam, że tych, którzy nie mogą, to jest kropla w morzu w porównaniu z tymi, którzy mogą, tylko nie chcą. Prawdopodobnie tak. W każdym razie na pewno tak. Mnie to trochę zabolało. Jestem chora na stwardnienie rozsiane. Ale pani Sławo, ja właśnie o takich ludziach mówiłam, że dlatego prawie, bo są ludzie, którym zwyczajnie fizyczne prawo nie pozwala i którzy nie są w stanie. Ale ja to wiem i ja nie mówię o takich ludziach, którym jest trudno jakby zadbać o siebie w pewnych sytuacjach. Więc to nie o to chodzi. Chodzi mi o tych ludzi, którzy są w pełni sprawni, w pełni zdrowi i mówią, że nie mogą, bo pracują, bo coś tam, bo śmoś tam. Mogą, tylko nie chcą. Tak, na przykład moja córka, oprócz tego, że no już prawie wychowała sporo dzieci, to jeszcze kota i psa. A właśnie. Także, no, to my strasznie, także... bardzo serdecznie pozdrawiamy córkę. Nie strasznie, bardzo serdecznie. No, dziękuję. A ja też byłam wychowana wśród zwierząt i miałam zwierzęta do czasu. Mąż też umarł. Więc mieszkam sama i nie mogę... Ale ja sobie doskonale zdaję sprawę i naprawdę z całego serca życzę pani zdrowia, bo i stwardnienie rozsiane w tej chwili naprawdę bywa tak, że można tak pomóc pacjentowi, że choć 3/4 tych możliwości wraca. Pani doktor, to może ja innych pocieszę. Ja choruję na stwardnienie rozsiane 41 lat. O, wow. Ja jeszcze jestem w domu na chodzie. Cudownie, to pani jest niezwykle dzielną osobą, pani Sławo. Proszę przekazać wszystkim chorym na stwardnienie rozsiane, że to jest choroba, z którą można żyć. Tylko po prostu nie myślę, ja nigdy nie myślałam o sobie, że ja jestem chora. Ale jestem z pani dumna. Cieszę się bardzo, że pani zadzwoniła. Nie należy po prostu siebie traktować jako chorego. I po prostu żyć i nie dawać się, bo życiem trzeba się za bary brać. Pięknie, pięknie pani Sławo. Naprawdę ściskamy panią z całej siły i bardzo, bardzo dziękujemy, że pani zadzwoniła. I mówię to do wszystkich ludzi, bo jest bardzo dużo ludzi, którzy po prostu lubią chorować i wymyślają sobie 150 chorób. Zresztą nie tylko sobie, bo swoim zwierzętom też wymawiają różne choroby. Mam nadzieję, że słuchaliście pani Sławy. Jest z nami pan Wojtek z Łodzi. Dzień dobry panie Wojtku. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry radiosłuchaczu. Pani doktor, ja mam taki apel. Panie doktor, bo my tu we dwie siedzimy. Panie, przepraszam najmocniej. Pani doktor, mam apel. Mam chorego teścia, który jest chory na raka. No niestety mieszka pod Łodzią i chodzi o to, że ma dużego psa. Tak. Którym trzeba by się było zaopiekować. Jest to pies anioł. W stylu anioł, tak, to jest spoko się nazywa w ogóle. Ale pies, który jest z tyłu takiego moskiewskiego strużującego, także dosyć duży pies, z gęstym, solidnym futrem, może spokojnie spać na zewnątrz. Nie, nie może. Lubi. Pies ma być przy człowieku, to jest pies domowy, nie podwórzowy. Typowy domowy, proszę pani na powiedz. Więc tym bardziej nie można go dać. Widzi pan, panie Wojtku, jeżeli to jest pies, który całe życie żył obok swojego pana, spał z nim na kanapie, tulił się do niego, to teraz go wysłać... Na kanapie, ale bardzo zżyty. No, to nie można go wysyłać na zewnątrz, więc to musi być dom, w którym dostanie dokładnie to samo. Bardzo chętnie sypia. Ja wiem, proszę pana, każdy pies bardzo chętnie sypia.
w ogrodzie, nawet zimą. Ale tak, to ma pani doktor rację. To był psiak, który w domu czuł się bardzo dobrze, doskonale. To jest pies, który jeździ samochodem, nie ma z nim żadnego problemu. Panie Wojtku, więc ogłośmy. Jak on ma na imię? Spoko. Spoko, a no tak mówił pan już, spoko. Spoko bardzo potrzebuje domu, mieszka pod Łodzią, więc Łódź, halo, halo. Tak, to jest Łódź i okolice, a nawet go mogę dowieść to. Tak, no może ktoś przyjedzie, ale to lepiej zawsze dowieść, żeby zobaczyć, w jakie warunki jedzie, to jest bardzo ważne. Tak. Duży, łagodny pies. Tylko w dobre. Ale nasi słuchacze mają dobre ręce, mam nadzieję przynajmniej. Zawsze z taką nadzieją siadam przed mikrofonem. Panie Wojtku, więc ja apeluję do Łodzi i okolic, a nawet i dalszych okolic. Proszę podać numer telefonu, pod którym spoko czeka. 530. 380. Łatwy telefon. Tak. 530 380. Panie Wojtku, mam taką prośbę. Proszę zadzwonić do nas i powiedzieć, jak sprawy się mają. Dobrze? Za jakiś czas. Oczywiście pani doktor, w ogóle nie ma problemu. Fajnie. Tak, bardzo dziękuję. A jeszcze jedna sprawa. Tak. Dzwoniłem do pani przed wyjazdem na urlop w sprawie kotów. Tak. Szczepić czy nie szczepić? Koty zostały zaszczepione. Proszę panią, żaden nie umknął. Wszystkie były szczęśliwe z tym, że one mają mamkę w postaci owczarka niemieckiego, także... Bardzo dobra mamka. Mamkę też pozdrawiamy. Doskonała, najlepsza. No pewnie. Całego towarzystwa robi porządek z wojskiem, jak coś jest nie tak. Także miłego dnia, życzę, kłaniam się. I panu bardzo miłego dnia, panie Wojtku, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jest z nami pani Marta z Warszawy. Dzień dobry, pani Marto. Dzień dobry, pani doktor i pani doktor. Ja mam pytanie do gościa. Bardzo się cieszę. Jakieś wczesne objawy, po których można rozpoznać raka żuchwy, plam szczęki. Jasne. Oczywiście każda zmiana, która nie jest fizjologią, będzie się objawiała na przykład ślinieniem. Niestety bardzo często o tym, że jest nowotwór, dowiadujemy się w późnym stadium choroby. Więc w tej sytuacji towarzyszy już temu czasami brzydki zapach z pyszczka, ślinienie się, podkrwawianie, deformacja żuchwy, brak apetytu, bądź też przerzucanie karmy z jednej strony na drugą stroną, tą, która lepiej, że tak powiem, działa, funkcjonuje. I to jest właściwie to, na co należy głównie zwrócić uwagę, czyli powinno panią zaniepokoić, tak jak mówię, jakakolwiek deformacja, obrzęk, ślinienie, podkrwawianie, nieprzyjemny zapach z pyszczka. To są rzeczy, na które głównie trzeba zwracać uwagę i to jest taka pierwsza wskazówka. No oczywiście fajnie jest mieć tak fajny i dobry kontakt ze zwierzakiem, żeby móc w sytuacji, kiedy on śpi, leży na grzbiecie, oglądać ten pyszczek, zaglądać, mieć porównanie. Także, żeby to nie było tak, że raz zaglądać do roku... Zaglądać do gęby. No po prostu. Robić zaglądać. To jak najczęściej, żeby mieć odniesienie. Widać, oczywiście. Także można zawsze porównać lewą stronę z prawą stroną, prawda? Zobaczyć, jak to wygląda. Także tutaj bym zachęcała, żeby jak najczęściej zaglądać do pyszczka, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, zgłosić się do lekarza podczas rutynowych kontroli, szczepień, biegunki. Ale z reguły lekarze zaglądają do buzi. Więc o to chodzi. A tak w ogóle to wszędzie trzeba zaglądać psu swojemu, tak to jak powinnaś zaglądać dziecku, żeby wiedzieć, co gdzie, prawda? Jasne. Zresztą tak jak rozmawiałyśmy z panią doktor, jak już wchodzi w grę kwestia tutaj nowotworowa, no to tutaj patrzymy na zwierzaka jako na całość. Już bierzemy pod uwagę przerzuty, także i węzły chłonne muszą być sprawdzone. Wszystko właściwie. Znaczy wszystko. Pani nie musi węzłów sprawdzać. Pani nie musi. Musi to zrobić lekarz oczywiście. Ale po prostu, jeżeli coś niepokoi, ja zawsze mówię opiekunom pacjentów, że lepiej na próżno przyjść, czy na próżno zadzwonić, niż coś zaniedbać. Dlatego jeśli coś zaniepokoi, po prostu tup. Przyjść, zobaczyć, tak. Jasne. Także tutaj namawiałabym do tego. A czy są jakieś rzeczy, które mogą wywołać? Pani Marto, musimy zrobić maleńką przerwę. W związku z czym, jeśli pani jeszcze ma ważne pytanie, to proszę się nie rozłączać, a zaraz wracamy do rozmowy. To jest powtórka. Zapraszam i przypominam telefon, pod którym jeszcze przez kilkanaście minut możecie państwo porozmawiać z doktor Emilią Klim i ze mną. To jest numer telefonu 22 44 44 044 i wracamy do rozmowy z panią Martą. Mam nadzieję, że jest pani z nami, pani Marto. Jestem. Super. Sytuacja z moim psem była taka, jak był młody, to przeżył skok z drugiego piętra. No i miał... Dobry skok. Samobójczy prawie. Mam nadzieję, że jak przeżył, no to dobrze, ale... Tak, skakał za drugim psem, którego zobaczył. O Boże.
No niestety. No w każdym razie część zębów została usunięta. Po kilku latach się okazało, że kolejne są do usunięcia. Także ciężko porównywać u niego to szczęście. Ale wie pani, w ogóle zęby u współczesnych psów z reguły są tragiczne i to, że zęby się, że tak powiem, pies pozbywa zębów przed czasem, to jest pewną normą, szczególnie u maleńkich psów, więc to nawet nie o to chodzi. To nie jest tak, żeby się doszukiwać, bo pani nie jest lekarzem i pani nie zauważy niuansów, ale jak będzie inna jedna strona i inna druga strona, nawet jeśli nie ma w niej zębów, to już jest to jakiś sygnał. To pani zauważy to, tak. Także tutaj proszę się nie stresować, a jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, zdecydowanie kierunek jeden, lekarz weterynarii najbliższy, myślę, że tutaj... Znaczy taki własny, najlepszy jest taki, najlepszy, do którego się ma zwierzaka, zaufanie. Tak jest, no. Tak jest, który zna zwierzaka, widzi go po prostu i w porę zauważy problem. Ważne, nie zaglądać do gęby codziennie, bo jak będzie pani zaglądać codziennie... No nie, on nawet nie lubi. Cieszę się, to nie, nic pani nie zobaczy, bo to wszystko się dzieje powolutku. Tak. Zaglądać raz na jakiś czas. Tak, i raz na jakiś czas tam kupuję takie do gryzienia, takie, nie wiem. Marchewka świetna jest do gryzienia. Więc o to chodzi, chciałam powiedzieć, że najlepszy czyścik na zęby po prostu, surowa marchewka. Cała marchew. Tak jest. Pycha. Oczyścić i dać jako gryzek, tak. Ja mogę zadać jeszcze jedno pytanie. No proszę bardzo, zapraszam. Z innej bajki, bo on ma już 10 lat, no, a dzieci koniecznie by chciały kota. Szybko brać kota. Ale boję się, że on zareaguje tak, że ten kot niestety, ale... Ale to ja już, to w ogóle, jeżeli on jest psem na koty, no to już pani powinna o tym wiedzieć. Normalny pies, którego nikt nigdy nie szczuł, a nie ma wrodzonej skłonności do mordowania wszystkiego, co rusza się naokoło, nie jest mordercą kotów, jest po prostu ciekawy kota. Pies goni kota, no bo kot ucieka. I czy to będzie uciekał kot, czy to będzie uciekał królik, czy to będzie uciekał będę ja uciekać, wszystko jedno. No tak, to królik ucieka, to... Trzeba najpierw sprawdzić, ma pani kogoś znajomego, kto ma kota? No, tam pewno się znajdzie. No to trzeba pójść do niego w odwiedziny z psem. Dobrze, spróbujemy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i jest z nami pani Maria z Warszawy. Dzień dobry pani Mario. Dzień dobry pani doktor. Pani doktor, ja mam takie pytanie, znaczy taką prośbę. Pani cały czas przy każdej audycji zachęca do brania zwierząt. Tak. No ja rozumiem to wszystko, ale żeby pani była uprzejma, apelować do lekarzy weterynarii, którzy przyjmują zwierzaki i przychodzą do nich staruszki, emerytki, które od ust sobie odmawiają, żeby temu swojemu przyjacielowi pomóc. Pani Mario, ja wiem. Biorą duże pieniądze za musi pani zrozumieć, leczenie. Musi pani zrozumieć jedno. Tutaj jest konflikt interesów. Taryfę ulgową. Na pewno. Ja znam bardzo wielu, którzy stosują zawsze taryfę ulgową. Ja również ją stosuję. I to nie jest tak, że lekarze weterynarii wszyscy to są jacyś oprawcy starszych pań, które nie mają pieniędzy na swojego pupila. Nie, proszę pani. Naprawdę tak nie jest. Jeżeli się, tylko trzeba powiedzieć, że jest taka sytuacja i ja wiem, że jest to, w ogóle ludzie się tego boją. Moim marzeniem jest otworzyć taką lecznicę w Warszawie, w której każdy płaciłby tyle, ile by, co łaska, że tak powiem, a ten, kto by nie miał, nie płaciłby w ogóle. W Anglii funkcjonuje taka instytucja jak Niebieski Krzyż i rzeczywiście tak jest, bo byłoby to bardzo potrzebne. Natomiast pani Mario, jest bardzo wiele w Warszawie gabinetów, które przyjmują ludzi, którzy po prostu nie mają pieniędzy na swojego psa, na zupełnie innych zasadach, ale jest druga strona medalu. Musi pani zrozumieć, że weterynaria działalność weterynaryjna nie jest refundowana z Funduszu Zdrowia. Lekarz weterynarii musi zapłacić niejednokrotnie horrendalny czynsz za wynajem lokalu, w którym mieszka. Musi zapłacić ogromne pieniądze za leki, które kupuje, za sprzęt, za wszystko, pracownikom, światło, wodę, wszystko. I z czegoś musi jeszcze przeżyć, bo gdyby to wszystko, że tak powiem, oddał charytatywnie, to nie mógłby pracować, bo umarłby z głodu. Więc musimy zdroworozsądkowo do tego podejść. I naprawdę mówię pani z całą odpowiedzialnością, że jest wiele gabinetów, które bardzo pomagają ludziom, których po prostu nie stać na leczenie zwierzęcia.
dziękuję bardzo i bardzo proszę apelować, żeby coś takiego powstało. Bo... To znaczy, ja to, ja to apelować sobie mogę, musiałabym otwierać, może kiedyś mi się uda. Ale niech pani nie myśli, że taka lecznica, w której można być przyjętym za darmo, to wszyscy będą tam za darmo, bo taka lecznica bazuje na tym, że przychodzą tam ludzie bardzo bogaci i płacą dużo, bo za coś trzeba to wszystko zapłacić, bo jak lekarz weterynarii nie będzie miał za co kupić leków, to nie będzie miał czym leczyć. Po prostu. No, no tak. No, no właśnie. Potraktować się, no przecież nie przychodzą same. Ależ oczywiście. Natomiast też musimy pamiętać, bo ludzie często narzekają dla samego narzekania, pani Mario, i bardzo często bywa tak. Dam pani bardzo prosty przykład. Ja kilka lat temu robiłam taką akcję u siebie w gabinecie, gdzie robiłam kilka dni kastrowania zwierząt za praktycznie za darmo. I było to wyraźnie powiedziane, że to jest dla ludzi, których na to nie stać. No bo ja to im fundowałam. I powiem pani Mario, że jak potem wyszłam za winkiel i spojrzałam, jakimi samochodami ci ludzie podjeżdżali, to trochę mi włosy dęba stanęły. Niestety to jest taka polska natura. I ludzie bardzo często wykorzystują to, że ktoś chce rzeczywiście pomóc. Więc to każdy kij ma dwa końce. I oczywiście ma pani rację, bo jest taka potrzeba dla ludzi, którym się no, po prostu nie wiedzie finansowo, a mają zwierzęta. Natomiast bardzo często pod nich podszywają się ludzie, których naprawdę na to stać. I to też jest wielki kłopot. No, ma pani rację. No właśnie. Ma pani rację. No właśnie. Przepraszam bardzo i nie zabieram więcej. Ale bardzo nam było miło panią gościć i bardzo dziękujemy za telefon. I zadzwoniła pani w bardzo ważnej sprawie, pani Mario. Także to jest ważne, z tym, że jest to wielka trudność. No po prostu jest to trudne. Ale tak czy siak pozdrawiamy bardzo serdecznie i do usłyszenia, pani Mario. Jest z nami pani Elżbieta z Radomia. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry. Dzień dobry, pani doktor. Mam takie pytanie techniczne, no nie wiem, czy to można nazwać technicznym. Mam dwa koty, które mieszkają z nami w bloku na parterze. One sobie tam biegają po osiedlowych trawach, ogródkach i wracają. Natomiast no teraz wyprowadziłam się na działkę na jakieś 2 miesiące, ponieważ mam remont w domu. Czy ja mogę te koty zabrać ze sobą, czy one się tu nie zagubią? One no nie musi pani je zabrać, no co pani ma je zostawić, gdzie je pani zostawi? To znaczy nie, one są pod opieką, bo sąsiadka przychodzi i daje jeść wodę. Ale zabrać je ja ze sobą też... na działkę, koty nie są idiotami. Nie koty... skupią się? Oczywiście, że nie, tylko proszę, tam jest jakiś domek, no bo nie mieszka pani w namiocie pewnie na tej działce. Więc wypuścić je w domku, nie zmuszać ich do wychodzenia. One sobie w tym domku będą siedziały tyle, ile uznają za stosowne. Zaczną wychodzić po troszeczku, penetrować teren. Naprawdę koty nie są głupimi zwierzętami. I niech będą z panią na działce. Natomiast, pani Elżbieto, koty, które wychodzą na zewnątrz w mieście, to jest wielkie ryzyko. Bo miasto nie jest dla kota domowego. Ono jest dla kota wolno żyjącego, owszem, piwnica. Natomiast kot domowy jest ufny. Podejdzie do jakiegoś podłego człowieka. Ktoś mu zrobi krzywdę. Dopadnie go pies, który nie lubi kotów. Naprawdę jest... Nie pochwalam tego, że pani koty mogą wychodzić w Radomiu. To nie jest dobry pomysł. 10 lat wychodzą. Tak, ale gdzieś w 11 może się coś stać. Po co? No już teraz pewnie nie oduczy ich pani, ale to ja dlatego to mówię, żeby nie zachęcać ludzi, którzy mieszkają w miastach. Ale to były koty wzięte jako koty dzikie, przyszły do mnie, także... No nie takie dzikie, bo dzikie by nie przyszły. Ale małe były. Tak, ale dzikie małe, powiem pani, że też by nie przyszły. Małe, dzikie, matka je tak wyszkoli, że człowiek to największy wróg i na pewno nawet nie dadzą się wziąć do ręki, uciekną w mysią dziurę. Więc one takie dzikie nie były. Dobrze, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie pani Elżbieto, dziękuję za telefon, do usłyszenia. Jest z nami pani Katarzyna z Warszawy. Dzień dobry, pani Katarzyna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam obie panie. Mam takie pytanie. Otóż mam dwa łipety. Jeden z nich, Waldemar, jest takim bardzo śmiałym, odważnym pieskiem, takim powsinogą. Drugi z kolei bardzo lękliwym. Od samego początku, jak go wzięłam, był bardzo lękliwy. W tej chwili, ja już miałam spotkania z behawiorystami, zalecali leczenie farmakologiczne, ale no, niespecjalnie byłam do niego przekonana. Ale w tej chwili ten lęk się ciągle pogłębia. Piesek ma już 4 lata.
wychodzi wieczorem i rozgląda się po oknach, po osiedlach, po niebie, czy nie leci samolot, nie daj Boże dron. Boi się, ja mieszkam na osiedlu, więc kontakt od małego miał z dziećmi, z rowerami, z hulajnogami i tak dalej. Do tej pory on się nie może jakoś do tego przyzwyczaić. Bokiem zawsze umyka. Pani Katarzyno, czy pani wychodzi naraz, oba psy wychodzą na spacer, czy pojedynczo? Oba psy, aczkolwiek ostatnio, no Jimmy, ten młodszy, niestety, ten lękliwy, on tak się już boi spacerów, że rzeczywiście musi mu się bardzo chcieć, żeby wyszedł, bo... Łypet nie jest takim wielkim psem, więc Jimmy'ego pod pachę, Waldemara na smycz, albo no potem ma pani miejsce, gdzie je pani spuszcza. W kieszeni pyszne, coś słodkiego, pysznego, biszkopty, jakaś galaretka, pamiętać, żeby nie dawać czekolady, ale słodycze też na psie podniebienie działają i nie tylko, bo nie poziom... Nie ruszy, Jimmy nie ruszy przy smaku na zewnątrz. Ale niech to będzie coś, co podwyższy poziom glukozy, podwyższy mu się troszeczkę nastrój. I proszę pani, nigdzie nie jest napisane, że wszyscy ludzie mają być odważni, że wszystkie łypety mają być odważne. Są ludzie lękliwi, wycofani, są ludzie, którzy idą jak burza i tak samo jest z psami. I tak naprawdę my nie możemy wszystkich pod jedną sztancę chcieć, żeby byli tacy, jak nam wygodnie jest, żeby byli. On jest lękliwy. Boi się, musi czuć pani obecność, dobrze jak pani jest blisko i trzeba go zrozumieć. Jeżeli ten lęk zacznie mu bardzo przeszkadzać w życiu, wtedy oczywiście wspomóc się farmakologią, bo po to ona jest. Ludzie się boją, ja nie rozumiem dlaczego. Dlatego, że jak boli ząb, to się bierze na ząb, jak boli brzuch, to się bierze na brzuch, a jak psychika boli, to już leku nie. Po to są te leki. I oczywiście w momencie, w którym uzna pani, że jemu, nie pani, jemu jest trudno żyć z tą lękliwością, wtedy trzeba mu pomóc farmakologicznie i się tego absolutnie nie bać. A jeszcze takie pytanie mam, czy on nie jest wnętrem? Nie. Dobrze. To dobrze. Nie jest. Ja ostatnio, ponieważ no, uciekam i muszę go gonić po całym mieszkaniu, żeby tylko wyjść na spacer, więc czasami zdarza się tak, że go zostawiam. Niech pani go nie zostawia. Niech pani go nie uczy takich... Nie, niech pani nie zostawia go. Natomiast ja myślę, że naprawdę na pewno jest łakomy, więc ja nie myślę o psich smakołykach, tylko myślę o ludzkich smakołykach, nie czekoladowych, słodkich. Psy kochają lody, odrobina lodów. Teraz lato, na pewno w lodówce są, a może są. A jak nie ma, to można kupić. Odrobinkę, czymś go skusić, żeby jemu się spacer kojarzył z jakąś wyjątkowością i tej wyjątkowości nie dawać przy żadnej innej okazji. Coś takiego, nie wiem, budyń waniliowy, no, w tej chwili nie, kulinarne rzeczy nie przychodzą mi do głowy, ale coś pysznego, słodkiego, dlatego że poziom glukozy jak urośnie, to nie tylko człowiekowi lepiej, psu też lepiej, na duszy. Zgadza się. Ja rano, jak wychodzę gdzieś koło w pół do szóstej, o szóstej, on jest zupełnie wyluzowany i rzeczywiście widzę, że się cieszy z spacerem. No to cudownie. Jak wychodzę gdzieś na łąki, tak, tam gdzie jest przyroda, ale wychodzę z psami 4 razy dziennie. Bardzo dobrze. I po prostu nie zawsze jestem na tych łąkach, bo jest to kawałek. Ale zrozumiałe, oczywiście. I wieczorem, no najgorsze, zaczął mi się teraz w nocy bać. Ostatnio nawet się księżyca w pełni wystraszył i uciekł. A wie pani, ilu ludzi się boi? Naprawdę. No ja po prostu pokochać proszę doktor... to, że on jest delikatny, wrażliwy. I no taki jest. I nie zmieni się w tura, bo jest taki, no można go wspomóc. Tak jak mówię, jeżeli uzna pani, że jemu jest bardzo z tym ciężko, to wtedy naprawdę wdrożyć leki przeciwlękowe, stosuje się dokładnie takie same u ludzi, u psów. Właśnie się zastanawiałam, czy... Tylko nie robić tego na własną rękę, tylko pod kontrolą lekarza weterynarii. Ja przepraszam, że przerwę, ale w ogóle przysłuchuję się rozmowie i mam wrażenie, że pani rozmawia o moich psach po prostu. To jest niesamowite. Mam tak samo dwójkę,
Mam jedną bardzo płochliwą sunię ze schroniska i drugą wzięliśmy jako szczeniaka. Myślałam, że ją wyprowadzi po prostu psychicznie, że będzie tym odważnym psem, który pokaże jej, jak przełamać w ogóle te wszystkie problemy. No i niestety się poddaliśmy. I bardzo dobrze. W ogóle nie działa. Ja już stwierdziłam, nie ma sensu. Więc, bo nie ma. Tak jak pani mówi, rano, kiedy nie ma nikogo na ulicy, nie ma problemów, nie ma rowerów, nie ma hulajnogi, wychodzimy, pies załatwia wszystkie swoje sprawy, nawet mu jej noga nie zadrży przed wyjściem z domu. Natomiast tak w środku dnia, kiedy ruch jest troszeczkę większy, no zaczynają się problemy, więc ja po prostu wtedy uchylam drzwi dosłownie od domu, ona wychodzi, załatwia swoje sprawy, ja jej pozwalam po prostu, żeby ta chwila trwała jak najkrócej. Czyli załatwia bardzo swoje potrzeby, wraca do domu i daje jej święty spokój. W domu się czuje cudownie, tam jest jej po prostu azyl i ona no, korzysta z domu na tyle, ile się da. No i przychodzi wieczór, bierzemy piłkę, idziemy z dwoma psami po prostu do sadku i no widzi pani, bawimy pani się Katarzy, piłką no. I da się. I wtedy jakoś te lęki, przede wszystkim zająć ją czymś na tym spacerze, nie wiem, pobudzać, żeby węszyła, czy za piłką, żeby pobiegały. No każdy musi znaleźć swój sposób. Swój dlaczego sposób, ja panie ponaglam, tak. Bo jeszcze czeka pani Ewa z Warszawy, a my mamy 30 sekund, więc chociaż dzień dobry pani Ewo, nie pogadamy.